Hej, w tym materiale do HitFilm pokażę Ci, jak możesz zrobić trzy efekty, które bazują m.in. na czasie. Także zapraszam do oglądania. Na początku zrobimy sobie efekt, który nazywa się stutter. Między innymi to jest tak jakby zacinanie się, które jest używane często w przejściach, na przykład w właśnie jakichś imprezach czy klubach. Więc weźmy sobie dwa klipy, wobec których chcemy zrobić sobie te przejście. Ja tu sobie oddalę muzykę, możemy oczywiście sobie zrobić unlink, tak aby, bo te źródło dźwięku główne nie jest potrzebne. Na około czwartej sekundzie ja sobie przytnę te ujęcia, gdyż więcej załóżmy, że nie chcę. Usuwam je. No i teraz mamy moje ujęcie jedno i drugie ujęcie i chcę, aby właśnie między tymi ujęciami było zrobione przejście. Więc teraz na około drugiej sekundzie obcinam jeden klip i drugi klip. Więc biorę sobie tutaj ucięcie, obcinam. I teraz co ważne, chcę, aby ten klip górny przechodził w ten klip dolny, więc biorę ten klip dolny, przesuwam sobie w prawo, a ten daję tutaj na dół. Ten klip, który tutaj obciąłem sobie, zmieniam sobie jego długość trwania na 3 klatki. Tak, aby on trwał tylko 3 klatki, dzięki temu, że on trwa 2 sekundy, to te klatki będą bardzo różnorodne, więc wprowadzi właśnie fajny efekt zacinania. Wpisuję sobie tutaj 3 klatki, klikam OK, no i to samo robię sobie tutaj, czyli usuwam sobie 2, standardowy czas, i wpisuję sobie 3. Teraz to mogę sobie połączyć z tym i przybliżyć się do tego, co mamy tutaj. Mam tu te ujęcie, które trwa teraz 3 klatki, widzimy, że jest mocno przyspieszone. Przytrzymując Alt mogę sobie je przenieść tutaj, albo przytrzymując Ctrl C, znaczy Alt jednak się nie duplikuje w HitFilmie, więc Ctrl C, Ctrl V możemy sobie przenieść w ten sposób, dopasować, i Ctrl C, Ctrl V znowu przenieść. Tak samo tutaj Ctrl C i V i Ctrl C, V dopasować to, połączyć i przenieść to tutaj ze sobą. Jak puszczę play, widzimy, że już mniej więcej ten efekt mamy zrobiony, jednak ja lubię te ostatnie ujęcie przenieść na prawo, a te z prawej pierwsze przenieść na lewo. I teraz te z tego klipu daję tutaj, te z tego klipu daję tutaj, no i potem łączę całość. Dzięki temu, jak się tu zoomujemy, zobaczymy, że mam te moje pierwsze ujęcie przyspieszone, znowu pierwsze ujęcie przyspieszone, potem mam przyspieszone już drugie ujęcie, znowu pierwsze ujęcie przyspieszone i potem znowu tylko te drugie ujęcie. Dzięki temu jest fajne właśnie takie przeskok na środku mieszania, ale to jeszcze nie jest do końca efekt, który chcemy uzyskać, bo on jest jakby taki ostry. Możemy go trochę złagodzić, aby on lepiej przechodził między tymi klipami, i wystarczy, że z FX, z Transition Video przeniesiemy sobie na przykład Cross Dissolve na te tutaj wszystkie między tymi klipami przerwy, które mamy, więc możemy sobie poprzenosić do tych przerw, aby nam tutaj wszystko się fajnie ze sobą łączyło. Między tymi klipami, między jednym, drugim możemy sobie zoomować, zmniejszyć czas trwania tego przejścia, aby tu zawsze była wolna przestrzeń między tymi klipami, mniej więcej tak, aby to trwało, te przejścia by trwało albo 2 klatki, albo 1 klatkę. To już w zależności od tego, co mamy. No i teraz się przenoszę tutaj, gdzie tego przejścia nie mam, czyli tutaj, nie mam go tutaj, nie mam go także tutaj. No i teraz znowu te przejście skracam sobie pod długość, którą chcę finalnie. No i mam już globalny klip i te wszystkie kolejne połączone ze sobą cross dissolve. Jak puścimy play, zobaczymy, że jest teraz fajne merge'owanie się między tymi klipami, które jest właśnie widoczne w tym miejscu, więc upewnię się, że wszystko na pewno tu siedzi tak jak chciałem. No i mamy efekt stutter tak naprawdę pierwszy gotowy. Więc jak możecie zrobić sobie teraz efekt boomeranga? Bierzemy sobie z media ujęcie, na którym chcę boomerang. Ja sobie tutaj zrobię ani, gdyż tego nie potrzebuję. No i teraz wybieramy sobie moment, gdzie chcę tego boomeranga. Więc załóżmy, że chcę tutaj, jak się kręci, więc obcinam sobie, no i też biorę jakiś fragment, na przykład, nie wiem, 6 klatek, tak aby to też nie było za długie, to sobie przesuwam.
No i moje ujęcie, które mam tutaj, czyli te, Ctrl-C, Ctrl-V i znowu mogę sobie Ctrl-V, Ctrl-V i jeszcze raz Ctrl-V. Mam tu 5 kopii i na ujęcia, które są tu po środku, przerzucam sobie efekt, który nazywa się Time Reverse. Dzięki temu odwrócimy czas trwania tych ujęć, które są w środku, więc biorę sobie Time Reverse, przerzucam tutaj i na te ujęcie także przerzucam sobie Time Reverse, więc tutaj mam normalny czas, odwrócony, normalny i do tego mogę podłączyć ciąg dalszy mojego klipu. Jak puszczę play, widzicie, że mam już efekt bumeranga przygotowany tutaj. On idzie i się zapętla w tym miejscu i dalej kontynuuje nasz film. Więc fajny efekt, jak chcemy zaznaczyć jakiś tam właśnie moment ruchu czy skoku, co mamy w naszym ujęciu. Więc mamy już stutter, mamy bumerang. No i teraz jak możemy zrobić sobie efekt rewind? Więc ja sobie z ujęcia stworzę new composite shot, nazywam to rewind. No i wybiorę na przykład czas trwania 5 sekund, gdyż nie potrzebujemy więcej. Klikam sobie OK. No i mam moje ujęcie, którego zmienię kolor, by to było czytelniejsze tutaj. No i chcę w jakimś miejscu zrobić sobie rewind, więc ja sobie przesunę to, aby to był jakiś ciekawszy moment. Więc załóżmy, że tutaj chcę zrobić sobie mój rewind, jak tutaj właśnie te nogi są podnoszone. Więc obcinam sobie ujęcie. Idę sobie na przykład, nie wiem, o 8 klatek. Obcinam sobie. Przenoszę to, no i teraz te ujęcie daję sobie na dół, tak aby to było w kolejności. Duplikuję Ctrl-D dwa razy i tworzę sobie takie schodki, a to przenoszę w tą stronę. Jak puszczę sobie play, zobaczycie, że mam teraz jakby puszczone kilka razy to samo nagranie. Na te nagranie środkowe robimy tak samo jak bumerang, czyli dajemy time reverse, czyli mamy jakby taką podstawę cofnięcia naszego audio. No ale to cofnięcie chcemy jakoś zaznaczyć jakimś konkretnym efektem, więc w media stwórzmy sobie, nie w media, boże, tutaj stwórzmy sobie nowy grade, który nazwijmy sobie teraz rewind i wybierzmy sobie jakiś kolorek też, aby nam się oznaczało. Możemy przytnąć na szerokość tego ujęcia, które jest odwrócone. No i teraz na to przerzucamy sobie efekt, który nazywa się TV Damage. Teraz ten efekt dodaje nam, jak tutaj widzicie, takie efekty trochę telewizyjne, które tutaj mamy i możemy sobie właśnie za pomocą tego zrobić te odwrócony efekt. Wyłączamy sobie widoczność na razie wszystkich efektów, które są tu zaznaczone, by nam nic nie wpływało na to, co mamy, i bo tutaj są różne rzeczy, których nie chcemy finalnie. Pierwsze, co chcemy, to jest Radio Interference, odpalamy też Motion i zmieniamy sobie kąty na 90, tak aby to było wszystko w poziomie. Dajemy sobie oczywiście włączone, no i widzimy, że mamy teraz jakieś takie ślaczki, a my tego nie chcemy finalnie, więc intensywność sobie zmieńmy na 0,3, możemy sobie potem oczywiście te wszystkie dane dopasowywać tak chcemy. Scale ustawmy sobie na 4,1, aby to było większe, było bardziej czytelniejsze. Frequency możemy sobie ustawić na przykład na 110, aby też nie było to mocno tak włączone. Amplitudę możemy sobie dać na maksa. Dzięki temu, jak widzicie, mamy teraz takie te paski przygotowane. No i w motion speed możemy sobie ustawić na 100. Sharpness na przykład na 0,42. Jak sobie puścimy play, widzimy, że mamy takie linie jakby właśnie cofania się, co mamy. Możemy sobie oczywiście tutaj różne efekty wybierać, skalować to niżej, skalować to wyżej. Ja sobie to zeskaluję trochę niżej, aby to było bardziej takie właśnie tutaj zbite ze sobą. No i teraz oprócz tego Radio Interference dodajemy sobie Electrical Interference. Klikam sobie OK. Width zwiększam sobie trochę. Quantity też mogę sobie zwiększyć. Placement ustawiam sobie area width na maksa, tak aby mój cały ekran się zaznaczył. No i w gaps też mogę zwiększyć ich ilość, frekwencję, tak czy nie? Chyba tak zwiększę. No jak sobie puściłem play, mam już efekt takiego jakby cofania, czyli jak widzicie, że mamy właśnie takie szarości, mamy to. No i na dokładkę ustawmy sobie efekt monitor, który jest zajebisty, gdyż obniża nam jakby
jakość naszego nagrania pod monitor LCD, czyli jak idziemy na maksa, to widzimy już pojedyncze piksele, tak jakbyśmy wzięli jakiś obiektyw mocno i się przybliżyli do monitora, to byśmy dokładnie coś takiego zobaczyli, no i możemy z takiego widoku dojść do całego obrazu. No i tutaj właśnie jest kwestia, w którym momencie chcemy przerwać ten efekt. Możemy sobie wyłączać i włączać, zobaczyć jak to wygląda. Mnie się wydaje, że zostawię sobie w takich opcjach. No i jak puszczę play, to wygląda teraz w taki sposób, czyli mamy jakby tu już mocno zniszczone nagranie, czyli mamy ten efekt rewind. No i aby już taki wisienkę na torcie postawić, to dajmy sobie nowy plane. Ja tu sobie dam nawiasik, bo on właśnie tutaj będzie widoczny. Dajmy sobie maskę właśnie kwadratową jakąś, mniej więcej taki kwadrat, bardziej prostokąt niż kwadrat. Wezmę sobie pióro, stworzę sobie punkt między punktem górnym a tym, punkt górny usunę, punkt dolny usunę. No i teraz mam prosto zrobiony znaczek play. Teraz mój anchor point, który mam tutaj, mogę sobie w transform dopasować do tego, co tutaj widzę, tak aby to było na pewno na środku. Ok, czyli mamy teraz już anchor point na środku tego, mogę sobie obrócić to teraz o 180, tak aby było w tą stronę. Przenieść to teraz na górę, czyli w lewy czy w prawy róg, gdzie chcemy, aby był ten ikonka cofania. Daję tutaj z efektu, wybieram efekt drop shadow, aby to oddzielić od naszego tła. W kontroli sobie teraz ustawiam angle, tak aby cień był na dole. Coś takiego, distance trochę mniejszy, ale też nie za mniejszy, może 13. Skala, o, trochę za bardzo, 1.1. Angle tutaj dopasować. Scale, bla bla, nic nie chcemy z tego. Opacity możemy delikatnie zwiększyć. Obcinamy oczywiście ten plane, tak aby on był tu obcięty także na wysokości tego, co tutaj mamy. Więc ja tu obcinam. Zmieniamy kolor tego na przykład tomato, a nie, to już mamy, czyli na przykład niech będzie Maya Blue. Duplikuję to i górny przesuwam trochę w prawo. Dzięki temu one się nałożą na siebie, a ten cień oddzieli jeden kształt od drugiego. No i teraz mamy już ten efekt cofania. Jak widzimy, teraz te efekty nie mają tego efektu zniszczenia, więc to od nas zależy, czy chcemy to wprowadzać. Możemy oczywiście ten plane przenieść pod warstwę rewind, no i on teraz też będzie miał na sobie ten cały efekt uszkodzenia ekranu. Puścimy sobie play, no i mamy już ten właśnie efekt rewind, no i możemy sobie oczywiście tą warstwę potem przenieść do editor i ona tutaj także będzie widoczna z tym efektem, co właśnie zrobiliśmy. Więc na początku mamy efekt stutter, czyli jakby taki glitch między jednym klipem a drugim, który fajnie właśnie w jakichś relacjach z imprezy. Mamy efekt boomerang, który na przykład w jakichś sportowych rzeczach się przyda, chcecie zaznaczyć jakiś tam wart uwagi moment. No i także rewind, który głównie chyba mi się wydaje, że w jakichś komicznych rzeczach czy w jakichś commentary wideo można sobie spokojnie użyć. Więc to były to trzy efekty, które zrobiliśmy też sobie wcześniej w Adobe Premiere. Teraz są te efekty w HitFilm, więc jak macie jakieś pytania, dawajcie też w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć!